Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia EV9 i przy okazji tego samochodu chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają nowe zegary, czyli trzy osobne wyświetlacze i menu komputera pokładowego. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia EV9, 384 konie, napęd na 4 koła, 700 Nm momentu obrotowego, akumulator o pojemności 99,8 kWh, deklarowany zasięg około 505 km. Wersja GT Line z fotelami obrotowymi, z dachem panoramicznym w kolorze Ocean Blue. Ale to, co chciałbym Wam tym razem pokazać, to menu komputera. Cyfrowe zegary, wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala, 12,3 cala, 5,3. Tutaj mamy przycisk uruchamiania i selektor zmiany biegów. Poprzez przekręcenie wybieramy drive neutral wsteczny albo parking tutaj przyciskiem. Ale odpalamy o tak. To, co tutaj mruga, oczywiście ludzkie oko tego mrugania nie widzi. To widzi kamera. To jest kamera, która monitoruje uwagę kierowcy. Cyfrowe zegary. Obraz z kamer pod lusterkiem. Obraz z martwego pola. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, z aktualizacjami over the air na okres, uwaga, 3 lat. I ten wyświetlacz do klimatyzacji. Można go sobie wyciągnąć na całość. Auto. Również funkcja driver only, czyli nawiew tylko dla kierowcy. A tu mamy nawiew na tył. Również oprócz temperatury nawiewu mamy możliwość regulacji podgrzewaniem foteli, tudzież wentylacją foteli dla drugiego rzędu. Tu mamy boczny panel, w tym przypadku jest to nawigacja. Proszę bardzo, tak obsługujemy. EV, czyli informacje z napędu elektrycznego, poziom naładowania akumulatora, zasięg przy wyłączonym nawiewie, statystyki zużycia energii, ustawienia ładowania i ustawienia i zobaczcie, optymalizacja baterii. Można robić to albo automatycznie, czyli w nawigacji jako punkt docelowy ustawiamy ładowarkę, samochód odpowiednio szybciej zaplanuje, włączy optymalizację temperatury baterii, czyli zimą podgrzewanie, latem chłodzenie tej baterii, tak żeby można było od startu ładowania wystartować z pełną mocą ładowarki, tudzież samochodu, zależnie oczywiście od mocy ładowarki. Ale oprócz tej funkcji automatycznej można również manualnie włączyć optymalizację baterii tym oto tutaj przyciskiem. I to jest coś, czego mi w EV6 brakowało. Dzisiaj w EV9 już to mamy. A tak wyglądają skróty. Tu również funkcja włączenia optymalizacji baterii. Przycisk Home, czyli wyjście do panelu startowego. Map, czyli mapa. Search, czyli punkt docelowy, wyszukiwanie, media. Radio, ulubiony AM. No, jeśli dodajemy stację radiową do ulubionych, to klikamy po prostu gwiazdkę. Gwiazdka tutaj to jest jeden przycisk funkcyjny, który można ustawić. Do wyboru jest kilka funkcji. Ja pewnie zrobiłbym tutaj telefon. Setup, czyli ustawienia wszystkich systemów bezpieczeństwa, systemów wsparcia kierowcy, no, dźwięku, nawigacji, połączenia telefonu, projekcja telefonu,
żeby to był pierwszy samochód, który będzie miał funkcję Android Auto CarPlaya bezprzewodowej łączności. Chyba muszę iść po telefon. I jeszcze raz. Telefon, czyli menu telefonu. W tej chwili jest prośba o połączenie. Projekcja telefonu, czyli Apple CarPlay, Android Auto. No nie, jeszcze jest certyfikowany kabel, ale lada moment powinna się pojawić aktualizacja, która zaktualizuje nam oprogramowanie właśnie do bezprzewodowej łączności Apple CarPlay czy Android Auto. Notatka głosowa, fotele. Prawy fotel i składanie, rozkładanie ostatniego rzędu. A to jest wentylacja i podgrzewanie drugiego rzędu. Tryb menu. Lusterka zewnętrzne są złożone, czyli podejrzewam po kliknięciu start, on automatycznie przygotowuje samochód do menu. Ustawienia. Tu byliśmy. Ustawienia systemów. Pogoda. Kalendarz. Dostępny po zarejestrowaniu w usłudze Kia Connect. Sport, czyli wyniki sportowe. Tryb parkingowy. Trwa sprawdzanie pojazdu. Wszystkie systemy są ok. System monitorowania ciśnienia w oponach, system asystujący kierowcy, system kontroli hamulców karoserii, elektrycznie wspomagana kierownica, system kontroli pojazdu, system kontroli silnika, układ zarządzania bateriami, wbudowana ładowarka. Panel startowy, nawigacja. Trochę komputera pokładowego. Ciśnienie w oponach. Przeniesienie napędu i tu jest również przepływ energii. Informacje z nawigacji. Informacje z asystenta pasa ruchu. W tej chwili mamy asystenta podążanie środkiem pasa ruchu, czyli pojawiła nam się tutaj dodatkowo ta kierownica. System rozpoznawania znaków drogowych. Aktualny bieg. Ready, czyli gotowy do jazdy. Tryby jazdy. Do wyboru mamy Eco, Normal, Sport i My Drive, czyli można ten tryb jazdy spersonalizować. I tryby terenowe. Snow, czyli śnieg. Mud, czyli błoto. I Sand, czyli piasek. Selektor zmiany biegów, wsteczny, informacja z czujników, kamera, dynamiczne linie, które projektują, jak samochód pojedzie przy skręconych kołach, jak pojedzie przy wyprostowanych, jakieś 1,5 metra, około metra, tu jakieś to czerwone, to jakieś myślę 30 cm, a tu rzut z góry, ładnie. A oprócz tego tutaj jeszcze, na tym bocznym panelu, mamy również informację. Pokazuje nam, jak przód wyjdzie podczas manewrowania. A tu jeszcze można stawić rzut z góry z tyłu, tył, boki i tył. No trochę jest tutaj ustawień.
ustawienia, pojazd, wspomaganie kierowcy, komfort jazdy, SCC, czyli Smart Cruise Control, odległość na podstawie stylu jazdy, czyli to jest aktywny tempomat, który będzie się nas uczył, przyspieszenie, szybkość czasu reakcji. Tak chyba było. Bezpieczeństwo jazdy, przednie układy bezpieczeństwa, moment włączenia ostrzeżenia dla bezpieczeństwa z przodu, normalnie albo później, jeżeli byłby zbyt czuły, można opóźnić działanie. Przedni, boczny układ bezpieczeństwa, czyli wyświetla ostrzeżenie i steruje drzwiami w przypadku wykrycia ryzyka kolizji. Bezpieczeństwo z przodu, z boku, bezpieczeństwo na pasie ruchu, wyświetlanie martwego pola, bezpieczeństwo w martwej strefie, asystent bezpiecznego wyjścia z pojazdu. Tak jak mówiłem, dużo jest tutaj tych systemów bezpieczeństwa. Ograniczenie prędkości, asystent ograniczenia prędkości, ostrzeżenie, czyli to jest ten pikacz, albo informacje o ograniczeniach prędkości, to moje ulubione, czyli on po prostu sczytuje znaki ograniczenia prędkości, zakręty, skrzyżowania, zakazy wyprzedzania i te informacje nam tutaj wyświetla, przypomina kierowcy, jakie aktualnie mamy ograniczenie. Tryby jazdy, My Drive Mode, czyli można indywidualnie ustawić sobie układ kierowniczy, silnik. Tryb pracy hamulców, Normal Sport, informacja przy zmianie trybu jazdy, sterowanie klimatyzacją w trybie Eco, redukcja zużycia energii, dźwięk silnika, wzmocniona, normalna, zmniejszona albo wyłączone, klimatyzacja, recyrkulacja powietrza, wentylacja automatyczna, opcje odwilżania, odszraniania, jest tutaj trochę ustawień, usuwanie wilgoci z klimatyzacji, podgrzewanie kierownicy, podgrzewanie lub wentylacja fotela, czyli tu również też można ustawić sobie, żeby nam domyślnie albo włączał podgrzewaną kierownicę, albo włączał podgrzewany czy wentylowany fotel. Fotel do wygodnego wsiadania, czyli to jest ten system, gdzie on się odsuwa. Wyłączone, normalne, rozszerzone, fotel pasażera. A, czyli fotel pasażera też ma funkcję ułatwiania wsiadania, wysiadania. Przestawienie kierownicy. Kierownica jest oczywiście elektryczna. I jak widać też jest z funkcją pamięci. Światła, oświetlenie otoczenia, jasność, kolor, albo dwutonowe, albo jednobarwne. I tu jeszcze można... Tak. Drzwi, ryglowanie automatyczne, odryglowywanie automatyczne, czyli kiedy centralny zamek się zamyka, kiedy otwiera. Odrygluj przy zbliżaniu, czyli jak podchodzimy z kluczykiem do drzwi kierowcy, centralny zamek, samochód się otworzy. Wspomaganie tylnej klapy, czyli że jest elektryczna. Prędkość otwierania klapy bagażnika szybko. Wysokość podniesienia klapy. Można ustawić wysokość. Inteligentna tylna klapa, czyli po podejściu z kluczykiem do zamkniętego samochodu klapa się otworzy. Po w zasadzie odczekaniu 5 sekund za klapą, tak bym powiedział. Zdalne sterowanie szybami, czyli zdalne otwieranie, zamykanie szyb. Klucz cyfrowy, czyli można użyć telefonu, smartfona do zamiast kluczyka. I udogodnienia, system ostrzeżenia o pasażerach tylnych siedzeń. Przebiegi międzyprzeglądowe, 2 lata lub 30 tysięcy, do 2 lat lub do 30 tysięcy kilometrów. Ładowanie. Bezprzewodowe urządzeń, czyli tutaj indukcyjna ładowarka, automatyczna tylna wycieraczka, czyli jeżeli przednia jest włączona, wrzucamy wsteczny, jeżeli jest aktywna, o tak bym powiedział, wrzucamy wsteczny i nam przetrze tylną szybę. Tryby jazdy, chociaż tutaj już byliśmy, dźwięk silnika było, coś przegapiliśmy? Chyba nie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ustawienia komputera. Dźwięk, personalizacja Meridian Horizon, trochę ustawień,
Fader Balans. Equalizer, naprowadzanie, dźwięk silnika, redukcja szumów. Systemy bezpieczeństwa, wspomaganie kierowcy, ostrzeżenie wibracyjne, sygnał dźwiękowy, opuszczania, priorytet bezpieczeństwa jazdy, czyli przyciszy nam dźwięk z radia, tak żeby dać sygnał z czujników, albo priorytet bezpieczeństwa parkowania, czyli przyciszy nam dźwięk muzyki, radia, żeby dać sygnał z czujników parkowania. Połączone urządzenie Android Auto, Apple CarPlay. Profil użytkownika. Rozpoznawanie mowy, układ. Tu można sobie zmienić grafikę zegarów. Albo połącz z trybem jazdy. Wygaszacz ekranu, zegar brak, podział ekranu. Czyli też można tutaj podzielić sobie wyświetlacz prawo-lewo. Przyciski. To są te funkcyjne, czyli tutaj gwiazdka. Zestaw wskaźników, wyświetlacz przezierny, czyli head-up, to co widzimy tam. Można go sobie spersonalizować, ustawić pod siebie. Wybór zawartości, czyli to co będzie tam wyświetlane, ja bym też to włączył. Kia Connect, czyli jak sparować samochód. Oczywiście ona już jest aktywowana, informacja o modemie. Tutaj jest kod QR do sczytania z poziomu aplikacji z założonym kontem. Naprawdę Kia Connect. Nagram chyba osobny odcinek, bo jest tutaj sporo udogodnień, sporo ulepszeń względem innych samochodów, sporo nowości, więc warto na to zwrócić uwagę. Usługa została aktywowana over the air. Na 3 lata mamy aktywną usługę dla IV9, czyli dwie aktualizacje w roku, informacje systemowe, data, czas. Języki. Kiedyś było pytanie, jakie mamy języki do wyboru. Jest tutaj ich trochę. No to już byliśmy. Klimatyzacja na całości. I trochę jeszcze komputera pokładowego, asystent pasa, informacje z czujnika martwego pola. Statystyki zużycia, ciśnienie w oponach, przepływ energii, przeniesienie napędu. Tutaj mamy wskazania z nawigacji. To było na tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. I jeszcze raz, bo te światła z przodu chyba najbardziej mi się podobają i te jak się włączają. W sumie gasną też fajnie. Były prośby, żeby pokazać. Teraz chyba dopiero widać, jaki ten samochód jest duży. Zobaczcie, tam jest Sorento. Tu jest IV9. Kia. Movement that inspires.